Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Słuchajcie, na kanale była już praktycznie chyba prawie cała seria Redmi Note 10. Z tej serii pochodzi tutaj oto prezentowane Redmi Note 10 Pro. Była również, słuchajcie, wersja Redmi Note 10 zwykła, standardowa. No i brakowało w zasadzie jeszcze tylko Redmi Note 10 5G. Dzisiaj te zaległości postaram się dla Was nadrobić. Jest jeszcze chyba Redmi Note 10S, ale jego można pominąć. To jest taki mniej istotny, powiedziałbym, przedstawiciel tej grupy. Najważniejsze to są oczywiście zwykłe Redmi Note 10, 10 Pro i właśnie 10 5G. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. No dobrze, słuchajcie, Redmi Note 10 Pro zostawimy na boku. Tutaj gdzieś Wam linka do ostatniego update'u, do MIUI 13 wrzucę. Dzisiaj zajmujemy się Redmi Note 10 5G, czyli teoretycznie najszybszym wariantem, jeżeli chodzi o pakietową transmisję danych, a aktualnie w portfolio Xiaomi z serii 10 Redmi Note'a. Opakowanie oczywiście podobne, jak w całej serii. Informacja o tym, że jest to Redmi Note 10 5G, informacja, że te 5G może być zależne od lokalnego operatora, tak niestety jest. Dystrybucja, słuchajcie, jest polska. Ja zaraz będę chciał pokazać parametry, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Jest to podstawowy model Redmi Note 10 5G Graphite Gray, czyli szary kolor, 4 GB RAM, 64 GB. No oczywiście musieli napisać ROM, ale tak naprawdę jest to storage, szybka pamięć UFS 2.2 i są jeszcze warianty, słuchajcie, jeżeli dobrze pamiętam, 6 GB i 128, 6 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej i chyba 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, a kolory są chyba 4, niebieski, zielony, czarny i szary właśnie. Nie, biały chyba i szary, chyba tak, ze 4 kolory są na pewno, być może nieco więcej. Z takich informacji, które mogą się jeszcze tutaj być dla Was interesujące, to to, że mamy tutaj w zawartości opakowania oczywiście telefon, adapter, kabel USB typu C, narzędzie do wyjmowania tacki hybrydowej, SIM, protektor, czyli case taki standardowy, to jest miły dodatek, choć szkoda, że nie ma słuchawek. Karta gwarancyjna, oczywiście Quick Start Guide, informacje bezpieczeństwa. Oznaczenie kodowe tego modelu to, słuchajcie, M2-103K19G. Dystrybucja jest, słuchajcie, polska, Hi-Res Audio. Nie jest to od żadnego dystrybutora. Natomiast tutaj, jak widać, importerem jest firma Ingram Micro z Warszawy. Pozostaje tylko otworzyć opakowanie. Karta gwarancyjna. Tutaj powinien być, słuchajcie, pokrowiec. Jak to otworzyć? Karta do wyjmowania, narzędzie do wyjmowania tacki. Mamy instrukcję obsługi i to, co istotne, czyli case. Miękki, dobry na początek. Proponuję nabyć jakiś lepszy, na przykład Spigena. Ale na początek wystarczy miły akcent ze strony producenta. Sam telefon, słuchajcie. Sam telefon, mamy informację, że jest to Redmi Note 10 5G. Procesor MediaTek Dimensity 700. Jest to procesor wyprodukowany w 7-nanometrowym procesie produkcyjnym z podwójnym slotem Dual 5G. Tego Snapdragon chyba do tej pory nie potrafi. 7 nanometrów, jeżeli chodzi o te procesory w wersji Pro,
jak również w wersji podstawowej, tam chyba są 11-nanometrowe, więc no tutaj jest postęp, jest lepiej. 90-hercowy ekran, niestety jest to ekran typu LCD, ale IPS. Nieszczególnie jasny, 500 chyba nitów, ale jest 90 Hz wyższe oświetlanie, odświeżanie, więc jeżeli ktoś jest fanem wyższego odświeżania, to jak najbardziej będzie zadowolony. Nie wszyscy lubią AMOLEDy, ja osobiście je uwielbiam, dlatego w zwykłej wersji i w Pro w dziesiątkach jestem bardzo zadowolony, że takie ekrany się pojawiły. Aparat w zasadzie jest potrójny, ale tylko jeden sensowny, 48 megapikseli, reszta to są chyba 2-megapikselowe aparaty, o których możecie tak naprawdę zapomnieć, więc idealny telefon dla kogoś, kto chce zrobić zdjęcia z głównego aparatu, a o reszcie nie pamięta. Bateria, chyba jak w całej serii, 5000 mAh, ale tutaj trochę zaoszczędzono, bo w odróżnieniu od wersji Pro i wersji, słuchajcie, podstawowej, nie mamy ładowania 33 W, mamy ładowanie 18 W, chociaż to zaraz się okaże, Xiaomi powinien dorzucić nieco lepszą ładowarkę, bo 22,5 W, z której i tak w 100% nie skorzysta z ten telefon. I to są tak naprawdę takie główne parametry, słuchajcie, tego telefonu. Z drugiej strony mamy jeszcze informacje o kraju produkcji, China. No i pozostanie tylko ściągnąć folię. Zanim jednak ściągniemy folię, to jeszcze może zajmiemy się zawartością opakowania pozostałą. A już dużo rzeczy tutaj nie zostało, słuchajcie, bo mamy kabelek USB typu C oczywiście. Dobrze, że Xiaomi jeszcze daje ładowarki do swoich telefonów w Europie. Tak, tutaj przytyk do Jabłka i do Samsunga. Bo Samsung chyba też zaprzestał dodawania. Apple na pewno, Apple. Mamy tutaj ładowarkę, słuchajcie, 22-watową. Czy to będzie widać? Może będzie, jak ściągniemy. O, zabezpieczenie, słuchajcie. 22 waty max. Czyli mamy 22-watową Quick Charge 3 Plus. No i tutaj jest też, słuchajcie, ciekawostka, bo chyba seria 11, z tego co wiem, ma też Quick Charge 3.0 tylko, a 10 miała nawet 4.0, więc było lepiej. Tak Xiaomi wrzuca teraz gorsze chipy, chociaż bardziej energooszczędny jest ten w Redmi Note. Porównując Redmi Note 10 i Redmi Note 11, to okazuje się, że na przykład LTE w tym nowym modelu jest wolniejszy, bo około 400 MB maksymalnie agregacja, a 600 było w 10 serii, a w 11 jest tylko 400 MB. No dobrze, słuchajcie, to rozpakujmy telefon. Folia. Pod spodem mamy, słuchajcie, nałożoną już folię ochronną. Z przodu jest Gorilla Glass trzeciej generacji. Z tyłu mamy nieco gorzej, bo plastik i ramka też jest plastikowa. No tutaj nie łudźmy się, że dostaniemy coś lepszego. Ja może włączę telefon, albo zobaczymy jeszcze, co on ma z boku tutaj do zaoferowania. Nie wiem, czy to będzie widać. Tak, mamy tutaj włącznik, słuchajcie, włącznik, jeżeli chodzi o czytnik niepapilarnych wbudowany i włącznik telefonu, klawisz głośniej i ciszej. Ramka jest. O, uruchamia się. Ramka jest, słuchajcie, plastikowa, ale no powiem wam, że fajnie matowy tył ma ten telefon. Wcale nie wygląda tanio, pomimo tego, że to jest plastik. Tutaj mamy obiektywy. Tak jak powiedziałem, tylko w zasadzie 48 megapikseli jest sensowny. Z ciekawostek, słuchajcie, on nagrywa tylko Full HD, ale za to ma, to jest jakieś programowe ograniczenie, ale za to ma bardzo fajną stabilizację w wideo.
Więc tutaj na plus jak najbardziej. Ogólnie telefonik ciekawy. O, już jak widzę, się uruchomił. Wita nas MIUI 12. Zapewne będzie za chwilę opcja aktualizacji do 12,5. Z plusów tak ogólnie, telefon jest bardzo szybki, szybszy niż zwykła wersja Redmi Note 10. Ma oczywiście wsparcie dla 5G wszystkich operatorów. Przygotowujemy teraz telefon do pierwszego uruchomienia, podając dane do Wi-Fi. Jeżeli chodzi o takie mocne strony tego telefonu, to jest transmisja danych 5G. Szybki procesor główny SoC Dimensity 700. Bateria jest bardzo mocnym punktem. Telefon bez problemu 2 dni wytrzymuje. Zdjęcia są, no, nie są najlepszej jakości, aczkolwiek my chyba w Redmi Note 10 nieco lepiej wychodzą, nie mówiąc już oczywiście o Redmi Note 10 Pro. Natomiast tragedii tutaj nie ma. Jeżeli chodzi o budowę, no to niestety jest plastikowa. Ramka też jest plastikowa. Tak naprawdę jedynym konkurentem jest Realme 8 5G. On wypada pod wieloma względami lepiej, natomiast pod wieloma również gorzej, więc jest to kwestia gustu, co preferujecie. Ja już tutaj staram się w międzyczasie ten telefon konfigurować, tak żeby odpalił się. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o serii Redmi Note 10, bo myślę, że w tej chwili jest dobry moment, żeby kupować na wyprzedażach egzemplarze z serii 10, czy to zwykły, czy 5G, czy wersję Pro. Natomiast 11 seria jawi mi się trochę jako lekka stagnacja. To trochę tak jak była świetna seria 8, a później 9 była, no, dosyć udana, ale jednak wielka, nie była idealna. 10 była rewelacyjna, bo wszedł AMOLED już pod strzechy. 11 w tej chwili znowu jest taką drobną ewolucją, a nawet niektóre pod niektórymi względami krokiem wstecz, więc dajcie znać pod uwagę, dajcie mi w komentarzach znać, czy używacie serii 10, czy planujecie kupować teraz w okazyjnych cenach egzemplarze serii 10, czy też już ostrzycie sobie ząbki na 11 serię. Łapki w górę oczywiście motywują mnie do kręcenia kolejnych filmów, a jeżeli nie zasubskrybowaliście kanału, to proponuję zrobić to teraz, najlepiej z dzwoneczkiem. Ja, podsumowując już powoli unboxing, to stwierdzam, że telefon jest naprawdę fajne. Mogę wam dla porównania tutaj pokazać jeszcze wersję Pro, bo mam ją w tej chwili pod ręką. W wersji standardowej nie mam niestety. Tutaj mamy glossy, palcujący się strasznie. Tutaj mamy wersję matową, tak? Bardziej wolę mat, taki mat mam też w Poco F2 Pro. Chwalę sobie ten typ. Ramka tutaj jest chyba też plastikowa. Generalnie telefony bardzo podobne. Z tym, że ten jest topowym przedstawicielem serii czwartej generacji, jeżeli chodzi o komunikację, a ten oczywiście przedstawicielem piątej, więc na pewno tutaj szybciej będzie można korzystać z internetu. Ten chip chyba nie ma problemów takich jak na przykład 5G na tym pseudopaśmie, czyli tak zwanym digital, przepraszam, spektrum sharing, które w tej chwili polscy operatorzy oferują. Dynamic Spectrum Sharing chyba, DSS, tak, tak to się nazywa. I tam na przykład mój Snapdragon 865 w Poco F2 Pro nie działa, słuchajcie, a tutaj jeżeli chodzi o Redmi Note 10 5G powinien bez problemu zadziałać. Tak, ja wiem, że on to działa czasami wolniej niż zwykłe 4G, ale no, ale jest jednak 5G, a w przyszłości na paśmie C na 3,6 GHz też powinien bez problemu śmigać. Dajcie znać też w komentarzach, czy chcecie takie, słuchajcie, porównanie tych wszystkich przedstawicieli Redmi Note serii 10 i czy chcecie jakieś porównanie, jak działa
komunikacja w 5G w tym modelu. Ja już w takim razie powoli kończę. Jak widać, niestety jeszcze konfiguracja się nie zakończyła. Dzięki Wam za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału, łapek w górę i oglądania innych materiałów wideo. Hej, hej!